Rok temu wraz z Bogdanem Bezdzieckim interweniowałem w sprawie insektów. Problem powrócił, mówił podczas środowej sesji Rady Miejskiej radny Kamil Lauren. O poważnym kłopocie mieszkańców kamienicy przy Sajneńskiej mówiliśmy kilka dni temu na naszej antenie. Tuż po naszej interwencji usłyszano wreszcie głos lokatorów, a wyczekiwany przez kilka tygodni zabieg został wreszcie wykonany i niebawem, zgodnie z zasadami tego rodzaju zabiegów, zostanie powtórzony. Jak mówił radny rok temu prezes ZBM TBS, pomógł mieszkańcom, by przeprowadził dezynsekcję. Udało nam się, pan prezes szybko przeprowadził wizję lokalną i bardzo szybko i sprawnie przeprowadził dezynsekcję. Po rozmowach z mieszkańcami udało się opanować sytuację w jednym z bloków zasobu komunalnego. Tak szybko nie udało się zadziałać ostatnio, bowiem mieszkańcy zaatakowanej przez robactwo kamienicy przez kilka tygodni samodzielnie i bezskutecznie próbowali skłonić zarządcę budynku do wytępienia insektów. Ekipa dezynsekcyjna pojawiła się w budynku po 6 tygodniach wydeptywania ścieżek do administratora i zarządcy, kiedy robale już na dobre rozpanoszyły się w części mieszkań. Kąsani mieszkańcy na własną rękę próbowali walczyć z pluskwami, ale dwa zrealizowane w mieszkaniu na własny koszt zabiegi nie mogły przynieść efektu, bo robactwo każdą szczeliną pchało się im do domu. O kilkutygodniowej gehennie lokatorów prezes nawet się nie zająknął, stając przed radnymi. My jako zarząd budynków mieszkalnych na pewno podejmujemy wszelkie czynności, jak również rozmowy z najemcami, jak również z właścicielami poszczególnych lokali mieszkalnych, celem właśnie wyeliminowania tych chociażby problemów. W dniu wczorajszym między innymi mieliśmy przeprowadzoną akurat kontrolę przez sanepid w jednym z budynków, i w którym między innymi ta kontrola wykazała, że w jednym z lokali występują pluskwy. Z uwagi na ten fakt też od razu podjęliśmy tutaj decyzję o przeprowadzaniu dezynsekcji w tym lokalu, jak również części wspólnych. Prezes pochwalił mieszkańców czyszczonego budynku za udostępnienie lokali ekipie dezynsekcyjnej, ale już nie dodał, że za zabieg przeprowadzany w mieszkaniach, do których przez kilka tygodni uporczywie nachodziły pluskwy, lokatorzy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Po 250 zł od lokalu. Tymczasem szef ZBM gładko mknął dalej. Jego zdaniem. I to jest jeden z takich też podstawowych problemów, że mieszkańcy muszą z nami również wszyscy współpracować, bo jeżeli nie udostępnią swoich lokali mieszkalnych, to nie jesteśmy w stanie przeprowadzić dezynsekcji. W ubiegłym tygodniu na przykład na osiedlu drugim przeprowadziliśmy dezynsekcję w budynku wspólnoty mieszkaniowej i tam akurat wszyscy właściciele udostępnili swoje mieszkania, także można powiedzieć, że zachowali się wzorowo. Problemem jest na pewno też zbieractwo. One dotyczy też najemców, ale jak również i właścicieli lokali. Poprzez takie wszelkiego rodzaju przynoszenie wszelkiego rodzaju takich rzeczy do lokali, powstaje, nie ulega wątpliwości, później problem chociażby z tymi pluskwami. Także pierwszą rzeczą, która jest taka najważniejsza, to jest na pewno musi być tu współpraca z najemców, właściciel, zarządca plus ta firma, która dokonuje, profesjonalna firma, która dokonuje dezynsekcji. Warto byłoby do tej listy dodać jeszcze jeden problem. Potrzeby szybkiej reakcji zarządcy na zgłoszenia, bo tylko tak inwazja ma szansę na stłumienie w zarodku. W przeciwnym wypadku nie tylko mieszkańcy danej nieruchomości mają dosłownie gryzący problem. Kamilu, ja Ci dziękuję bardzo za poruszenie tego tematu, bo to jest bardzo, chodzi mi o insekty oczywiście. To jest bardzo, bardzo trudny temat i z racji mojej pracy zawodowej wiem doskonale, jakie to stwarza problemy i jaka jest skala w tej chwili tego problemu w mieście Suwałki. Dlatego, że w tej chwili po rozmowach nawet z firmami, które prowadzą dezynsekcję, wiadomo, że ten problem narasta, chociażby na drugim osiedlu. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie zasobów ZBM-owskich. Ja myślę, że warto by było podjąć taką szerszą akcję i we współpracy z prezesami spółdzielni mieszkaniowych porozmawiać z nimi, żeby
wypracować jakąś procedurę reagowania na to. Dlatego, że w tej chwili to jest w ten sposób, że gdzieś pojawia się ognisko, któryś z mieszkańców po prostu albo nie ma pieniędzy na przeprowadzenie dezynsekcji, albo to lekceważy, i to się rozprzestrzenia w sposób no, niekontrolowany na całe klatki, na całe bloki przewodami wentylacyjnymi. Ja ze swojego punktu widzenia wiem doskonale, jakie to stwarza problemy również i służbom ratunkowym, bo służby ratunkowe są narażone na przenoszenie tego. One w pewnym sensie nawet pracownicy dystrybuują te insekty, bo na przykład zespół ratownictwa medycznego, oni jak interweniują, on nie patrzy, gdzie jest insekt, czy gdzieś go nie ma. On po prostu musi postawić sprzęt i na ubraniu, na sprzęcie, na obuwiu przenoszą te insekty dalej i też to stwarza, to już tak mówię, no, w pewnym sensie z autopsji takiej zawodowej. I naprawdę tego problemu nie powinniśmy lekceważyć, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo poważny problem w tej chwili. Do problemu odniósł się również prezydent Suwałk. Zorganizuję spotkanie ZBM TBS plus spółdzielnie mieszkaniowe, większe, mniejsze, plus sanepid lokalny, żeby dokładnie przeanalizować ten problem i co można w tym zakresie zrobić, nie? Także tutaj przyjmujemy temat do załatwienia i on nie jest tematem takim świeżym. On cały czas, powtarza się, 2 lata temu już sygnalizowano mi, że jest problem na osiedlu drugim, teraz na ulicy Sejneńskiej i ktoś mi mówił, że również na osiedlu Północ, w zasobach spółdzielczych, no i to wynika z faktu nieutrzymywania porządku. Mamy tych zbieraczy, którzy znoszą do swoich mieszkań różne rzeczy, czasami aż wejść trudno do mieszkania i stąd się to wszystko bierze. Natomiast no, współczuję tym sąsiadom, nie, bo oni później cierpią, a wytępić te insekty to jest naprawdę bardzo trudno. Także tutaj takie spotkanie zorganizuję i zastanowimy się wspólnie, jak zrobić, a ZBN powie, co czyni w tym zakresie. Pozostaje więc tylko oczekiwać na plan działań.